Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kontynuujemy naszą poprzednią rozmowę na temat efektów kazania arcybiskupa Jędrzejewskiego. Witam Panią Profesor Joannę Heindelek. Witam Pana Doktora. Jakierzyńskiego. I na początek mam nadzieję, że oglądaliście Państwo pierwszą część naszej rozmowy. Chcę przytoczyć garść, że tak powiem, pewnych cytatów. Dokonałem porównań, które zostawiam Państwu, zestawów pewnych cytatów, które w ostatnich tygodniach mają miejsce w Polsce, a których autorami są osoby duchowne. W pierwszej części Joanna przedstawiła słynne, w cudzysłowie oczywiście, kazanie, fragment kazania arcybiskupa Jędrzejewskiego. Natomiast ja zestawiam te właśnie wypowiedzi polskich duchownych z tym wszystkim, co miało miejsce 25 lat temu w Rwandzie, przed rzezią Tutsich dokonaną przez Hutu. Oto takie były wypowiedzi, i to w mediach, publicznych mediach i prywatnych. Radio Tysiąca Wzgórz, bardzo ważne radio w Rwandzie, wielokrotnie powtarzało: trzeba Tutsich wytępić jak szczury. Zestawiam to z wypowiedzią sprzed kilku dni księdza Tomasza Brusego, który stwierdził: ręce precz od arcybiskupa, czerwona zaraza. Inny cytat. Radio Tysiąca Wzgórz. Karaluchy Tutsi trzeba rozdeptać naszą nogą. I zestawiam to z wypowiedzią księdza Dariusza Papuckiego, który mówił niedawno o ateistach: ateista jest jak goryl, bądź człowiek ciemny. Dosłownie. Dziennikarz radia właśnie rwandyjskiego, RTLM, to też to prywatna już jest, była prywatna stacja, Honoré Butera, powiedział tak: z karalucha nie rodzi się motyl, karaluch rodzi karalucha. Zestawienie to z poprzednim cytatem jest o karaluchach, które trzeba rozdeptać, jest jednoznaczne. I zestawiam to z wypowiedzią z telewizji Trwam księdza Dariusza Oko, który powiedział tak: genderyści i neobolszewicy nie myślą tak jak komuniści. A radio RTLM w Rwandzie swego czasu powiedziało tak: Tutsi to komuniści, wrogowie Pana Boga. I zestawiam to z wypowiedzią księdza znanego nam wszystkim Romana Kneblowskiego, który stwierdził: i faszyzmu też bym nie potępiał. Jeżeli mianem faszyzmu mielibyśmy określać na przykład frankizm, który ocalił Hiszpanię z rąk komunistycznych zbrodniarzy, jestem jak najbardziej za. Ksiądz Marek Dziewicki o ateistach powiedział tak: ateiści to zwierzęta i żyją jak zwierzęta. A Felicien Kabuga, właściciel właśnie wspomnianego radia Tysiąca Wzgórz, miał w czasie wywiadu z nim powiedzieć: wszystkich Tutsi trzeba zetrzeć z powierzchni ziemi. Podejrzewam, że wiele osób się bardzo obruszy, że Polska to nie Rwanda. Ale wiele spraw według mnie łączy Polskę i Rwandę. Znaczy, Polska nie jest Rwandą, Rwanda nie jest Polską, tak, to już możemy powiedzieć, ale mechanizm jest ten sam, to Arjuna Paderai w Strachu przed mniejszościami
książeczce, w której on analizuje tak naprawdę przemoc, która dokonała się po 1989, czyli po upadku przede wszystkim tego porządku zimnowojennego, po upadku muru berlińskiego. Ariuna Padura i przecież lata 90. i 2000 miały się otworzyć jako taki raj, gdzie ludzie przestaną ze sobą dyskutować w taki sposób. Historia się skończyła. Wojenny, tak, historia się skończyła. Zwyciężyła demokracja, zwyciężyło sposób myślenia taki otwarty. No i co się okazało? Nieprawda, prawda? Ten strach przed mniejszościami, ta książka pokazuje, jak uruchomiły się procesy degeneracji drugiego człowieka, nienawiści czy eksterminacji. On to bardzo drobiazgowo, prawda, zbiera. Natomiast on tam stawia jedną mocną tezę, o której my powinniśmy dzisiaj pamiętać i którą powinniśmy sobie przywoływać, zwłaszcza jak mam do czynienia z taką przemocą symboliczną, słowną, bo ona nie jest neutralna. To nie są tylko słowa, to nie są tylko symbole. A Padurai powiedział coś takiego, że od ideobójstwa, które dokonuje się w języku, jest jeden krok, i to już malutki, do ludobójstwa, które dokonuje się w sposób fizyczny. Jeżeli nauczymy się, przyzwyczajimy się do tego, by niektórych postrzegać jako nie ludzi, jako karaluchy, jako zwierzęta, jako szczury, tych, goryle, którzy tak, prawda, nie spełniają tych kategorii humanitas, wówczas nie będziemy mieć żadnych zahamowań, żeby tych nie ludzi traktować jak zwierzęta. Oczywiście tu jest pewien paradoks, bo jesteśmy zwierzętami. To zła wiadomość dla wszystkich idealistów, no ale prawda, Darwin już dawno umarł i pozostawił po sobie parę mądrych teorii, które rozwijał w 20 i 21. No więc jesteśmy zwierzęciem, tylko nie lubimy tej swojej zwierzęcości. Uwielbiamy się ubierać w tą kategorię duszy. Jesteśmy lepszą. Tak. Lepszym zwierzęciem. Tak, taką emanacją. Natomiast ten język, który będzie mówił o duszy, będzie mówił o tej wyższości człowieka nad zwierzęciem, on jest też tu takim językiem, który pozwala na teraz deprecjację nie tylko świata zwierząt, ale wszystkich tych ludzi, których nie zakategoryzujemy do tej kategorii bycia właśnie tą właściwą osobą, personą. Klasyfikacja. Pozostając z tym, proszę Państwa, co odczytałem, ktoś może powiedzieć tak. No przecież jest wolność słowa. I takie słowa, między innymi ze strony adwokatów broniących ludzi w Międzynarodowym Trybunale do Spraw Ludobójstwa w Aruszy, w Rwandzie, który miał miejsce w Aruszy, w Tanzanii, kilkadziesiąt osób zostało skazanych, stanęli między innymi, proszę Państwa, przed tym Trybunałem i zostali skazani dziennikarze. Dlaczego? Obrona twierdziła, że to jest wolność słowa, ale Trybunał orzekł tak, oczywiście, słowo nie zabija, zabija ręka, która ma nóż, pałkę, karabin czy maczetę, ale słowo kształtuje świadomość, która kieruje tą ręką. Poza tym, żeby ręka się podniosła z maczetą, czy z pałką, czy z karabinem, to musi być najpierw jakoś intencjonalnie przez nas ukierunkowana. Więc to jest ta siła słowa. Poza tym, moim zdaniem, gdy zaczynamy przy tego typu problemach mówić o wolności słowa, to dokonuje się tutaj jakaś taka sofistyka. Bo oczywiście, prawda, wolność słowa, wolność wypowiedzi jest szalenie ważna, gwarantuje ją nam konstytucja, gwarantują nam prawa człowieka, ale gdybyśmy się dobrze wczytali choćby w Deklarację Praw Człowieka, czy nawet w naszą konstytucję, to zawsze ta wolność słowa jest obwarowana pewnym zastrzeżeniem, że nie wolno nam, prawda, mówić niczego, co będzie w jakikolwiek sposób deprecjonowało drugiego człowieka, czy godziło w jego prawa. Tutaj najważniejszy jest człowiek, prawda? Więc w tym momencie, w którym my zaczynamy mówić coś, co jest takim jawnym nawoływaniem do zbrodni, albo jest też jawnym przygotowaniem podłoża do zbrodni. Podżeganie w kodeksie karnym jest taki artykuł. Dokładnie. Podżeganie.
Dokładnie. Więc wolność słowa, trzeba by było na nią popatrzeć też troszeczkę inaczej, bo to, że ja mogę powiedzieć wszystko, nie znaczy, że ja mam powiedzieć wszystko. Ta wolność tak. słowa jest też moim zdaniem, powiedziałabym tak po kantowsku, wolnością do. Trzeba Oczywiście. Mówić odpowiedzialnie i pamiętać, że język właśnie kształtuje naszą świadomość, nasze widzenie świata i widzenie drugiego człowieka. Więc jak go nazwiemy, tak potem będziemy w stosunku do niego postępować. Poza tym człowiek, który jest osobą publiczną, wypowiada się publicznie i im wyżej stoi w tej hierarchii, im ma większą, im większy jest zasięg znaczenia jego słowa, tym powinien sobie zdawać bardziej z odpowiedzialności, jakie za tym słowem stoi. Bo znów wracając do tego, co w pierwszej części, od czego żeśmy zaczęli pierwszą część rozmowy, od przytoczenia tego fragmentu kazania arcybiskupa Jędraszewskiego. Arcybiskup Jędraszewski jest bardzo poważną, co by nie powiedzieć, personą w Episkopacie Polskim. To jest metropolita krakowski. I słowa wypowiedziane z tej akurat ambony dla katolików i wiernych mają duże znaczenie w Polsce. A powtarzane wielokrotnie przez innych duchownych, jakby to powiedzieć, dają w świadomości, w wielu głowach pewien stempel. Naznaczają, stygmatyzują ludzi. Zwłaszcza, że to są często określenia czy narracje, które trwają od pokoleń, czy pojawiają się w zasadzie wszędzie na świecie, bo twoje zestawienie, jakbyśmy się przyjrzeli temu językowi, prawda, który miał miejsce w Ruandzie i teraz porównali nie tylko z polską rzeczywistością, ale popatrzyli szerzej, na przykład popatrzyli, w jaki sposób byli w 2015 roku przez tę obecną partię rządzącą opisywani uchodźcy. Prawda? W jaki sposób w latach międzywojennych byli opisywani Żydzi, w jaki sposób no, tak naprawdę różne religie, prawda, przedstawiały tych innowierców, tych, którzy nie wierzą w sposób, ja bym powiedziała, prawidłowy, to za każdym razem pojawia się język, który dopuszcza nie tylko przemoc, ale przede wszystkim zaczyna od takiej deprecjacji. Moim zdaniem ważny jest ten mechanizm, który tu się wydarza, że najpierw nazywamy kogoś gorylem, potem pokazujemy, że jest to pewna kondycja, która jest sama w sobie odrażająca, czyli ten człowiek jest odrażający, czy zły, czy niemoralny, bo to w tym porównaniu do insektów, do intruzów, czy do Zarazy. Różnego rodzaju tak, zwierząt, no bo tu zwłaszcza zwierzęta mają duże znaczenie, oczywiście stereotypowe, ale ta gra stereotypami jest ważna w języku. Więc zaczynając od takiego określenia, potem prawda, coraz mocniej zaczyna się pokazywać, że ten człowiek nie ma moralności, nie ma właściwej wiary, nie potrafi właściwie sposób postępować, jest po prostu zły, więc trzeba go wytępić. Poza tym to, co celowo przytoczyłem te cytaty, gdzie pojęcie karaluch, szczura, goryla kojarzy się zdecydowanie negatywnie. I żeby przeskoczyć znowu i w czasie, i w przestrzeni, nie uciekajmy od tego, że Ruanda jest w Afryce. Początek lat 90. i rozpad byłej Jugosławii daje nam również przykłady takiej deprecjacji człowieczeństwa. I zmierzając do końca naszych tych refleksji, doskonale proces dehumanizacji jest pokazany w sztuce Dürrenmatta Wizyta starszej pani. Polecałbym, jeżeli ktoś tego nie widział i nie czytał, zapoznać się z tym, jak proces dehumanizacji odczłowieczenia postępuje w zbiorowości, jak zbiorowość, która była neutralna, czy nawet
przychylna danej osobie przez pewne manipulacje, przez to, co mówimy cały czas, przez określony język, piętnuje i wyklucza tego człowieka. I potem można z nim zrobić, co się chce, bo on jest zdehumanizowany, odczłowieczony. To jest zresztą, jedno dodam, to jest zresztą siła języka. My czasami tego wroga nie musimy znać. Nie musimy go mieć jako naszego sąsiada bezpośrednio danego. Wystarczy, że dowiemy się, że ten ktoś jest zły, bo, i tutaj idzie właśnie ta kategoryzacja językowa, i wtedy my zobaczymy w nim to zło, jak już będziemy mieć okazję go poznać, bo czasami, ja podejrzewam, że wielu ludzi, którzy nie chciało widzieć w Polsce uchodźców, nie widziało nigdy na oczy Syryjczyka, czy w wielu wypadkach, prawda, takiej ostrej nagonki na Żydów też, wielu obywateli tak naprawdę nie miało wiele wspólnego. A warto jeszcze przypomnieć, ale język nienawiść zasiał. A warto jeszcze przypomnieć, że w obozach koncentracyjnych niemieckich to nie tylko Żydzi byli oznaczeni, oznaczeni byli również komuniści, oznaczeni byli Romowie i oznaczeni byli homoseksualiści odpowiednimi opaskami w określonych kolorach. Stygmat. Znowu, proszę Państwa, zostawiamy ten znak zapytania i polecamy refleksję, bo to nie jest dobra droga, nie prowadząca do niczego pozytywnego. A poza tym język niesie. Niesie treści, tak, ale niesie też działania. Słowo na początek bywa, jest słowo. Reszta jest za nim. Dziękuję Ci. Dziękuję. Dziękuję.